Dzień 340. Dziś sporo ważnych zmian zaszło w rejonie Wuchledaru. Tutaj Rosjanie mocno trzymali się osady, która pozwalała im z łatwością szturmować Wuchledar, ale najnowsze doniesienia sugerują, że Rosjanie ostatecznie stracili nad nią kontrolę i gwałtownie próbują dostosować się do warunków, całkowicie przenosząc swoją uwagę na inny kierunek. Ostatnio opowiadałem, że Ukraińcy powoli przyłamali impet rosyjskiego natarcia, ostrzeliwując rosyjskie pozycje w dwóch przyczółkach z czołgów, moździerzy i artylerii. W rezultacie Ukraińcy skutecznie wyparli Rosjan z południowych pozycji i przeprowadzili kontratak na wschodnie pozycje, przywracając kontrolę nad połową przyczółka. Walki pozycyjne jeszcze bardziej zatrzymały Rosjan, a że w tym przypadku czas działa na ich niekorzyść, starali się wszelkimi sposobami przywrócić kontrolę nad wschodnim przyczółkiem. Utrata tego obszaru oznaczałaby, że Rosjanie musieliby w zasadzie zacząć swoją operację od zera. Ukraińcy również to rozumieją, dlatego wzmacniali tą grupę i zwiększali intensywność kontrataków. Wczoraj Ukraińcy przeprowadzili ostatnio ciężki kontratak i odepchnęli Rosjan od tego przyczółka. Co ciekawe, rosyjskie media zaczęły rozpowszechniać materiały filmowe przedstawiające ukraińskich jeńców, których rzekomo wzięli tego samego dnia w tym samym regionie, inicjując przebicie swoimi czołgami. Wiele źródeł wskazuje jednak, że nagrania te powstały, gdy Rosjanie pierwotnie weszli do osady pięć dni temu. Rosyjskie źródła również zmniejszyły częstotliwość relacji z tego regionu w ciągu ostatnich dwóch dni i nie rozwodziły się nad żadnym przełomem i jego korzystnymi implikacjami. Raporty natomiast sugerują, że walki są w dużej mierze pozycyjne. Co ważne, jeden z najświeższych raportów zauważył, że jedynym realnym kierunkiem dla Rosjan jest kierunek południowy, a nie wschodni, co wspiera wniosek, że Ukraińcy skutecznie odepchnęli Rosjan. Jeśli chodzi o południową część Wuchledaru, którą Rosjanie podobno traktują priorytetowo, to rzeczywiście jest ona słabiej chroniona niż część wschodnia. Ze względu na strukturę miasta, ukraińska obrona w południowej i zachodniej części jest z natury rzeczy słabsza. Źródła ukraińskie sugerują, że Rosjanie przeszli do ostrzału tego miasta, ponieważ użycie zwykłej artylerii nie było nawet bliskie wystarczającemu wsparciu operacji na miejscu. Rosjanie angażowali również artylerię termobaryczną, a nawet lotnictwo. W ciągu ostatnich pięciu dni rosyjskie straty w samolotach gwałtownie wzrosły i osiągnęły sześć myśliwców i siedem helikopterów. Dla porównania, zanim Rosjanie zaatakowali Wuchledar, Ukraińcy potrzebowali czterech tygodni na zastrzelenie tej samej liczby helikopterów i ponad sześciu tygodni na zastrzelenie tej samej liczby myśliwców. Ich liczby te dotyczą całego frontu. Rosyjskie straty w lotnictwie wzrosły gwałtownie dopiero od dnia, w którym Rosjanie rozpoczęli szturm na Wuchladar. Rosjanie otworzyli też dwie kolejne linie ataku. Jedną z farm w kierunku obszaru przemysłowego, a drugą w kierunku preczystiwki. Takie działania dodatkowo podkreślają, że Rosjanie przenoszą swoją wagę na południową i zachodnią część miasta, wspierając ocenę, że Rosjanie zostali odparci z pozycji wschodnich. Atak na preczystiwkę jest też prawdopodobnie próbą rozciągnięcia sił ukraińskich i zmuszenia ich do rozmieszczenia wojsk w inne rejony niż Wuchledar. Podsumowując, nagły atak na Wuchledar, którego celem było szybkie przejęcie kontroli nad miastem, nie powiódł się, a Rosjanie po raz kolejny uciekli się do walki pozycyjnej. I silnego oparcia na artylerii i lotnictwie. Ukraiński oficer wojskowy i koordynator stwierdził niedawno, że sytuacja się ustabilizowała, a siłom rosyjskim nie udało się oskrzydlić sił ukraińskich i przejąć kontroli nad okolicznymi drogami. Materiał powstał za zgodą Reporting from Ukraine, link w opisie. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnym raporcie.